Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Mini Ninjas. Tak wiem, od kilku odcinków jest podobny klimat, podobne otoczenie, podobna koszulka, wszystko podobne. Aczkolwiek postanowiłem, że usiądę i nagram sobie wszystko, więc norma. Dobra, słuchajcie, kontynuujemy sobie dalej. Ostatnia prosta. Zbliżamy się coraz to bliżej do zamku. Więc wnioskuję, że coraz bliżej jesteśmy końca. Więc zobaczymy, jak to będzie. Dobra, słuchajcie, mamy... Ua, to jakaś dziwna otoczka tajemnicy. Jakoś dziwnie mi gra teraz działa. Taki jest motion blur tutaj, widzę, jakiś dziwny. No ale dobra. Skoro tak, to tak. Okej, okay, dobra, tylko teraz tak. My tam mamy w zamek, a tutaj jest jakieś zupełnie inne przejście. Ja się zamienię w ciebie i zobaczymy... Aha, czyli tutaj po prostu mamy... Tylko jedną rzecz. Dobra, to już nie będę się w ciebie zamieniał. I swoją drogą, słuchajcie, ja mam taki plan, żebyśmy sobie może, wiecie co, zrobimy sobie maksimum miksturek leczących, ile mogę. One nam się jak najbardziej tutaj przydadzą. Bo miksturek na tamtą naszą energię mamy sporo, a składników też mamy całkiem dużo, więc nie powinno być większego problemu, żeńszyn i tak dalej. Płonącego oleju. Możemy do zablokowania. Aha. A! Niemożliwimy do zablokowania. To kurczę, w sumie chyba to jest dobre na tych typków ninja. Tych wiecie których. Chociaż w sumie nawet nie wiem. Tam chyba widzę Zizo, ale nie jestem pewny. Dobra, my do zamku jeszcze nie idziemy. Chociaż widzę, że panowie mnie stanowczo zapraszają do środka, ale nie tak hop do przodu. Naprawdę, z tej strony... jest coś z tej strony jednak. Ta, jest. Mhm. Oczywiście, że jest. Kupa. Myślałem, Misiek, że jesteś Zizo. Frajer. No niestety, nie tak hop do przodu. Dzień dobry panu, dobranoc przy okazji. Jeszcze zerkam, słuchajcie, cały czas, żeby czegoś nie pominąć, no. Nie uśmiecha mi się wracać tak jak w poprzednim odcinku, kurczę, na sam początek, nie? Dobra, jednego nie ubijemy. Dobra, zajebiście. Ile tu było klatek? 16 klatek i 2 Zizo. Cholera, sporo tego. Jeja, za dużo tu się dzieje rzeczy naraz. Ninja! Ninja. Dobra, mamy to. Jeszcze druga strona. Tylko, że teraz tak, tutaj mogę wejść na górę. A czy tutaj... A, dobra. Czyli tutaj, jak już to odblokujemy, nie będziemy musieli się wracać. I tutaj chyba raczej nic więcej nie ma. Jeszcze zamienimy się w żabę, żeby sprawdzić. Czy nic tutaj nie śmierdzi w okolicy. Ale chyba nie. Dobra, panowie, wami to się standardowo zajmę mocą Kuji. Słuchajcie, ja jestem na 100% pewny, że jak skończymy grę, nie wiem jak będzie jeszcze z następnymi poziomami i z następnym bossem, ale jak na razie gra według mnie jest bardzo godna polecenia. Wiem, że jest Mini Ninjas też na konsolę, więc jeżeli graliście na konsoli, to możecie powiedzieć, czy gra jest taka sama, czy czymś się różni, ale wydaje mi się, że chyba raczej się niczym nie różni. Moim zdaniem jest po prostu rewelacyjna na takie odmurzenie, bo nie jest jakoś tak strasznie trudna, no niestety w niektórych sytuacjach jest trochę zawiła i ciężko jest ogarnąć co i jak, ale w większości misji, w większości lokacji jest to tak przejrzyste, fajne, że aż miło się po prostu w to gra.
taki naprawdę odmóżdżacz, no po prostu odmóżdżacz, bo niektóre gry, jak wiecie, ja jestem po prostu ich, nie wiem, może nie tyle co przeciwnikiem, co doprowadzają mnie do furii strasznej. O kurna, wy tu macie po dwie. Tam jeszcze są. Ale czekajcie, oni są odwróceni, więc myślę, że ich ładnie tutaj wszystkich sobie... O, proszę bardzo. No i ostatni musiał się, kurde, tak ogarnąć, że nie dało się go trafić, prawda? Bo byłoby za prosto. Sami siebie strzelacie, debile. Dobra, lecimy. Tutaj, tutaj, tutaj i jeszcze powinno mi się udać zahaczyć tego. Wszystkich? Wszystkich. Świetnie. Świetnie, świetnie. Dobra, tutaj na razie nic nie śmierdzi. Jeszcze sprawdźmy tutaj te zakamarki. W zakamarkach lubią się kryć specjały. O, proszę, właśnie. O specjałach, o wilku mowa, o, że tak powiem. Albo może o żiżo mowa. Dobra, tutaj chyba raczej nic nie ma. Jest. Dzień dobry wam. O, duży. Duży. Zaraz będziemy... Zaraz użyjemy... to leci w moją stronę? Nie. Na szczęście nie. Fuck. Nie. Też meteorytów! Fuck, dobra, ale powinno go zabić. Dobra, zajebiście, to leci w moją stronę, więc trzeba będzie odbić. Hop. A ten skąd się tu wziął? Dobra, niedźwiedź, czekaj, idę za tobą. Czy tutaj coś będzie dla mnie? Oczywiście, że będzie. Przy okazji, czekajcie, bo na razie nas tutaj nie biją, więc może sobie malinki ogarnijmy. Jako zamiennik potek. O, tu jeszcze jest, czekajcie, to jeszcze się wrócimy. Oczywiście jeszcze jakieś tam kawałeczki pozyskamy tych... wiecie czego? Roślin. Ale myślę, że raczej już nie będziemy chyba tworzyć eliksirów, bo tak na dobrą sprawę chyba wszystkie już jako takie mamy, także nie powinno być problemów. Dobra, tutaj mamy lód, to nam nic nie da. Tutaj mamy aż trzy rzeczy do ogarnięcia. Tutaj nic widzę, że nie ma. Może być gdzieś żiżo ukryte, więc może jeszcze raz się zamieńmy. Chociaż nie, tu mam wrażenie, że się idzie dalej. Tutaj jeszcze mamy trochę łuczników, tutaj też mamy jeszcze te przejścia takie, więc też będziemy musieli powchodzić do środka, bo mam wrażenie, że to się będzie otwierało. Oczywiście, że tak. O nie. Tylko nie ty. O, tam jest żiżo, widziałem. Cholera. Dobra. A, nie mamy energii, dobra. Panowie, spokojnie, wystarczy dla wszystkich. Wystarczy dla wszystkich. Zdążę? Zanim mnie walnie? Zdążyłem. Dobra, na razie przynajmniej nam tutaj nie podejdą. Czekajcie, o cholera, mam mało zdrowia. Trzeba ich wybić i wypić sobie potkę. Widzę, że dostanę. Fletołazie! Dawaj ten flet. We mnie! A nie w tamtych. Szybko. We mnie jedziesz fletem. No. I teraz cię zabijam i mi już nie będziesz przeszkadzał.
W Myżliżu to chyba trzymamy, nie? Kurna, znowu jest ten frajer. No, atakujesz mnie? Dobra, zabity, łojeja. Najgorszy wróg publiczny. A ty się chowasz, biedactwo? No i co ci to da? I tak umrzesz. Tazo? Też miałem tazo, zbierałem, nawet mam. Jeszcze gdzieś tazosy. Pokemony, Digimony. Dragon Ball, Star Warsy. Kurzu, słuchajcie, jakie pamiętam, jak to się zbierało, Boże. Pamiętam w szkole, jak było wymienianie, granie tymi tazosami. Jeszcze Beyblady, nie wiem, czy ktoś z was kojarzy, były takie, się kupowały. Pamiętam, te Beyblady były drogie jak cholera. Pamiętam, że kiedyś z kumplem wzięliśmy mojego ojca i pojechaliśmy do jedynego marketu w Łodzi, w którym te Beyblady były. I one chyba 40 zł kosztowały jeden taki, nie? Ale były naprawdę dokokrzone. Piękne czasy, piękne czasy. I teraz... Co ma? O, masz nowy telefon! Wtedy nie było telefonów. Znaczy, były telefony komórkowe, ale... Były na tyle drogie i bezużyteczne, że się tego... No, dzieciaki tego raczej nie używały. Jak się chciało do kogoś pójść czy coś, to się dzwoniło ze stacjonarnym telefonem. No, słuchajcie, takie czasy. Kiedyś to tak nie było. Chociaż myślę, że część z was, moich widzów, myślę, że kojarzą na pewno, bo przedział jednak, z tego co widziałem, no jest taki dosyć 15-18, powiedzmy, wieku was, więc myślę, że dużo osób z was pamięta te wszystkie właśnie akcje, które były. No, to stare dobre czasy, one już raczej niestety nie wrócą. Dobra, czy tutaj jeszcze coś gdzieś dam radę? Nie. Nie. Czy ja słyszałem typa z fletem? Beczki! Dobrze, że nie wybuchają. Uuu. No to teraz się trochę wkopię. Wiedziałem. Wiedziałem, że mnie któryś zblokuje, ćwok. No i ostatni został, nie? Ech. Dobra, tam widzę, znowu mamy panów z beczkami. A nie, mamy panów, którzy do nas strzelają. To sobie strzelajcie. Dobra, tutaj chyba raczej nic nie ma. Więc po prostu idziemy na górę. Ja sobie tutaj też użyję mocy Kuji. Bo ich tutaj widzę troszeczkę jest, a mi się nie chce z nimi. No! Co za menda. Dobra, lecimy z tym. Cyk, cyk i cyk. Tego ostatniego chyba mi nie namierzy. A nie, namierzyło, super. O! I mamy, widzę, full wypas. Jeszcze zerkniemy, czy tutaj coś nie śmierdzi. Nie, chyba nie. Dobra, to możemy iść sobie dalej. Już się boję. Naprawdę, słuchajcie, ostatniego finalnego bossa boję się chyba najbardziej. Nie, formy ducha, nie formy ducha, wychodzimy od razu z formy ducha. Wychodzimy z formy ducha, bierzemy deszcz meteorytów i stawiamy go pod nami. Dobra, i możemy sobie to ładnie ogarniać, a oni nam nic nie będą robić. Czekajcie, muszę zamknąć ten portal cholerny, no i nie zamknę tego portalu, no. Goddammit. Dobra, pierw zajmiemy się łucznikami, bo oni, widzę, mi tutaj najbardziej przeszkadzają. Dobra, widzę, że nasze czerwone kulki są. Więc super. No, nie pozwoli mi. Okej. Weźmy sobie z powrotem tą jedną, bo tak to ona by nam zaginęła. I teraz tak. Tutaj to strzelamy. Czerwony powinien zaraz paść. Padł. I napierdzielamy. Jak najszybciej trzeba zamknąć portal. Szybko. Zajebiście. No i dobra. Zamknięty.
Teraz tak, formę ducha poprosimy. Chodź, kulik, pokażesz mi, czy czegoś tutaj nie ma. Tu jest chyba beczka na górze, owszem. No dobra, na razie tutaj nic jako tako nie widać. Puste beczki. Puste beczki, rozumiecie to, bo ja nie. Po co kłaść beczki, które są puste? Dobra, tutaj jeszcze mamy, jak widzicie, czerwoną kulkę, ale nie będę jej... A, to mamy wszystko. Nie będę jeszcze używał, bo tutaj jeszcze mamy naszych koleżków, dosyć sporą ilość ich. Więc chciałbym ich jeszcze wykoksić, a potem ewentualnie się tam cofniemy i zablokują mnie. Wiedziałem, że mnie jakiś frajer zablokuje, bo byłoby za prosto. No, jeszcze ty mnie zablokowałeś? Mendo jedna, to czekajcie, pierw zajmiemy się ucznikami, a potem tymi dwoma, jak mi któryś zablokuje, to najwyżej go zabije. No, mają szczęście. Tu chyba też było w ogóle... No nie, tutaj nie mamy malinek, kurna szkoda. Szkoda, szkoda. Dobra, możemy wyjść, no tutaj jest chyba na tyle... proste przejście, że jeżeli coś gdzieś jest schowane, to chyba ogarnę. Ale mam wielką też nadzieję, że kurczę, to nie będzie koniec, bo jeżeli to będzie koniec, to brakują nam jeszcze dwa żiżo, które powiem wam szczerze... nie mam zielonego pojęcia, gdzie będą. Żartujecie sobie? Teraz to są jakieś żarty. Nie, no autentycznie, słuchajcie, teraz to są żarty, bo... brakują nam dwa żiża. Dwa żiża nam brakują i jeszcze tyle owoców? Okej. Można i tak, ale gdzie one są schowane? To ja już wam nie... Poczekajcie, tu jest jeszcze jakaś skrzynia, ale w skrzyni to tego nie będzie. Tutaj na górze też raczej nie widzę, żeby coś było. No kurna, to musi być gdzieś tutaj pochowane. Chociaż ten zamek też nie był jakiś taki mega strasznie duży. Zaraz się wrócimy i zobaczymy. Bo tu są w końcu, kurczę, aż dwa żyże. No, jak już maksujemy, to zmaksujmy na maksa. Czy wiecie co, ja mam pewne podejrzenia, że one mogą być też gdzieś tutaj, ale jeszcze chcę zerknąć. No nie, tutaj to raczej nie będzie. Nawet nie mam jak tam wejść. Tutaj raczej zabrałem to żiżo, które było. A tutaj żiż nie widzę. Zresztą w ogóle mi tutaj nic nie śmierdzi. Ewentualnie za może coś być. Jeszcze. Ale cholera, no starałem się wszystko ładnie pozdobywać, nie? A tu taka niespodzianka nam się pojawiła. Bo tak, tutaj nie wejdziemy nigdzie. Ewentualnie, tak jak mówiłem, w tych wnękach gdzieś tutaj może coś ewentualnie być, bo to tak przejrzałem, bo sprzejrzałem. A wiecie co? Mam dziwne wrażenie, że chyba trafiłem na miejsce, gdzie to może być. Jesteśmy tutaj na górze. O tak jakby. Jest żyżo, widzę, tu jest. Ale... o, tu mamy jeszcze owoc. No nie wiem, czy to mi się... no nie, to się mi na pewno nie uda. Tutaj nie mam jak się odbić od... a nie, dobra. Jest okej. Okay. Na górze jeszcze mamy... nie. Nope, nope, nope. Dobra, tylko że tutaj na tą górę też się trzeba dostać. Tutaj jako taką nic nie ma. No wiecie co, to żiżo, tak mi się wydaje, że ono będzie jeszcze gdzieś tutaj wyżej, nie? Tak przypuszczam, że tak może być. Tutaj nie wejdziemy wyżej. Tutaj nie zejdę, tam nie przejdę. Nie przejdę chyba.
Dobra, tak troszkę bym powiedział, że chyba scheatowane wejście, chociaż chyba nie. O, tu jeszcze mamy kwiatka. Kurde. Dowalili, powiem wam szczerze. Strasznie pochowali te wszystkie rzeczy, naprawdę strasznie. No dobra, ale jest okej. Okay. Brakuje nam jeszcze jedno żiżo i cztery... O Jezu, aż cztery owoce? To niedobrze. Okej, okay, nie wiem jak ja to zrobiłem. Dobra, ale nie wydaje mi się, żeby tam cokolwiek było. Musimy wrócić i chyba przejść dalej. A tutaj nie przejdę. Tu mamy zablokowane. No to co? To by było na tyle? Cholera, nie wiem. Jeszcze spróbujmy. Nie, no to nie wejdziemy. No dobra. Aczkolwiek to już znalazłem, czyli... Czyli co? Aha, wiecie co? Wiem co zrobię. Żeby mieć stuprocentową pewność, że tam nic więcej nie ma, staniemy sobie na tym podejście i spojrzymy w tamtą stronę po prostu. Jeżeli coś gdzieś nam będzie widoczne, to ewentualnie to na pewno zauważymy. Oho, tak, tekstury. Definitywnie tu nic nie ma już. Nope. Nie. To było wszystko, co tu było do zezbierania. Trzeba się wrócić. Trzeba się wrócić, ale to i tak jest, wiecie co, dziwne, bo... Tutaj znaleźliśmy, tutaj też było żyżo. Oh, god damn it! Aha... Dobra, to już widzę, że wszystkiego nie zebrałem. Wiecie co, weźmiemy zwierzaka i to przejdziemy tędy zwierzakiem. Kurczę, jak ja to uwielbiam po prostu. Wy też to chyba lubicie, nie? Jak kurczę, staraliście się, wiecie, przemaksować poziom tak na maksa, 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 a okazuje się, że połowę i że połowy, że no może nie po, no, no w sumie połowa prawie. Połowę rzeczy nie zebraliście, nie? To jest naprawdę super. Swoją drogą, szkoda, że to coś nie może latać. Czy to jest żuraw chyba. Wielka szkoda. Można by się, wiecie, przelecieć, zobaczyć, co gdzie nam brakuje. No tak, ale kurczę, no tutaj to my się już cofamy. Pff. Jednego żyżo nam brakuje, cholernego. Jednego, dosłownie jednego żyżo i parę tych warzyw, tak? No, trzy nam brakują. Ale gdzie one są ukryte? I have no idea. No tutaj widzę jedno warzywo, ale ja wolę żyżo, nie warzywo. A tu jeszcze są poukrywane. Ja ich nie pozbierałem, ale jaja. Korzeń żeńszenia. O to tutaj musi być żyżo w takim razie. Znowu, i znowu jest ta sama sytuacja, która była w poprzednim odcinku, nie? Na początku. Znowu. Po prostu na początku. To jest, ja nie wiem... Oh. Nie, 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 wychodzić to my nie chcemy, teraz musimy się, kurwa, wpadnąć na sam koniec. Nie, no to jest absurd, nie? Nie, to wiecie co? To wychodzi na to, że ja będę musiał w następnym odcinku naprawdę spojrzeć dokładnie, co jest na dole. Znaczy na początku, bo mam takie dziwne przeczucie, że znowu coś schrzanie. Tylko, że ja już zdążyłem sobie podejrzeć na YouTubie, jakie będą następne poziomy. Właściwie następny chyba poziom i to będzie do środka, w środka zamku, który będzie po prostu przerąbany. Dużo parkura ogólnie, to już mogę was przygotować na następny odcinek. W dzisiejszym tego już niestety nie zrobimy, bo wiem, że tamten poziom jest stanowczo dłuższy niż ten. A nie chcę was tutaj, jakby to powiedzieć, bardzo, bardzo, bardzo przeciągać. Myślę, że tak z pół godziny 40 minut by nam zajął. Więc, no cóż, może być różnie, prawda? Kurczę, tej wytrzymałości by nam się więcej przydało, bo...
się wolno poruszamy. Chociaż wiem, że mogę pić miksturki wytrzymałości, ale z drugiej strony, no nie chce mi się ich, chociaż w sumie ich mamy spora, bo 18 mamy, no ale... A, mam już w pełni energię ki. Aha. W ogóle mam też dużo tego samurajskiego wywaru leczącego. Co to jest? Mikstura bekania. Dziwnego wywaru, buteleczko osłony przed strzałami, esencja ryby. Aha, to była koi. Mikstura lecząca, niestabilnej energii. Aha, trzy super ruchy, czyli ja nawet nie musiałem tego ogarniać, nie? Dziwnego wywaru. No stwórzmy sobie dwie, wypijemy je, zobaczymy co to daje, bo... Dobra, wypiłem sobie dwie. Nie za bardzo wiem co to dało. Śmierdzimy w każdym bądź razie. Przepraszam, nie w każdym bądź razie, to jest niepoprawnie. W każdym razie. Mamy i tak koniec mapy. Dokładnie. Także my sobie kontynuujemy grę, wyjdziemy, zobaczymy jak będzie wyglądał następny poziom. Przy okazji sprawdziłem sobie też statystyki, brakuje nam 8 żiżo i mam dziwne przeczucie, że tak myślałem. Czyli słuchajcie, myślę, że następny odcinek będzie ostatnim odcinkiem, bo to będzie chyba dostanie się do głównego bossa poprzez żywy zamek i sama walka z tym bossem. Więc myślę, że sobie tak to ewentualnie zrobimy, chociaż kurczę, wiecie co, mamy 26 minut. To zrobimy to inaczej. Żeby tamten odcinek był troszeczkę krótszy, ogarniemy sobie, myślę, że pierwszą kapliczkę. Do pierwszej albo drugiej kapliczki dojdziemy, żebyśmy troszeczkę czasu zaoszczędzili w następnym odcinku. I tutaj mamy tylko żiżo do zdobycia i co? Dalej. I klatki, tak? I nic więcej. Tak, tylko że tutaj właśnie jest bardzo dużo wspinaczki, czego ja się obawiam najbardziej. Cześć zwierzak. Łaaa, jeszcze się ekran buguje, znaczy buguje. Wybucha wulkan, to się nie ma co dziwić. Aha, tutaj już widzę, że do góry musimy przejść. Powiem wam szczerze, że tutaj mogę mieć największy chyba problem ze zdobyciem żiżo, bo tutaj to całe otoczenie jest, bym powiedział, takie no bardzo, bardzo bujne. Więc może być różnie z żiżo niestety. Ale oczywiście, jak to ja, postaram się zrobić to na maksa. Gra się naprawdę świetnie maksuje, przyjemnie, więc... Dobra, tutaj będziemy musieli wejść na... Mogę się tego puścić jakoś? Hiro, puść się tego. Dobra, tutaj mamy schody, ale tutaj chyba mamy też jakiś ala... To jest skrót? Nie, tu się nie odbijemy. Są tu przeciwnicy jeszcze jacyś też? O, są chyba. Na razie się rozglądam. I jako takiego... Fuck! Nie! Nie chcę spaść. No kurde, nie! Spierdzieliłem się prawie na początek, nie? To będzie trudne, na pewno. Na bank! Moi drodzy, na bank! Będzie śmiesznie, powiem wam szczerze. Będzie śmiesznie. Tu się będziecie ze... No kurde, co jest?! Oj, chyba nawet nie dojdziemy do tej pierwszej kapliczki. A mówiłem wam, że gra jest super spoko. Do czasu. Cholera, ja się spodziewałem, że ten poziom będzie ciężki, ale nie wiedziałem, że aż tak. Gdzie na YouTubie, jak niektórzy to przechodzili. Ale kurczę, jak się gra samemu, jeszcze najgorsze, najbardziej wkurzające to są te takie, co się kamera, wiecie, od wybuchów. Bo... Ona tutaj chamsko to blokuje wszystko. Dobra, daliśmy radę przejść. Żeby nie spaść na dół.
właśnie. Dobra, zrobimy to w ten sposób. Nie chce mi się już z nim bawić, typkiem. Dobra, dzień dobry, królik, ty tu jesteś. Nie mogę? Czy nie mogę? O, dobra. Zerkamy dokładnie, tam jest Żiżo. Jeszcze zerkniemy, czy gdzieś nie... Nie zostawiłem na dole, ale... Nie widzę, żeby tam coś się świeciło. Dobra, zajebiście. Okej, teraz tutaj. I rozumiem, że tędy. Okej, tam jest Żiżo po drugiej stronie. Chamsko trochę umieszczony, ale damy radę. Wiecie, tutaj najgorsze jest spaść, naprawdę, bo ja wszystko przeżyję. Przeżyję moją, że tak powiem, umieranie, ale spadanie... To będzie nieciekawie. Dobra, mamy... Pierwszego z... 8. Żiżo. I tutaj chyba tędy na górę musimy iść, raczej tak. Mam nadzieję, że tu się zaraz nam jakaś kapliczka cholera pojawi. Bo jeżeli nie, to będzie lipa. Dzień dobry. Nie spadamy, nie spadamy, nie spadamy, Hiro, nie spadamy. Nie spadamy. Nie spadamy, powiedziałem! Ja wiedziałem, że to będzie złe, naprawdę wiedziałem. No! Oddychaj, Wojciechu, oddychaj. Zdecydowanie oddychaj. Jest tylko gra. Póki co nie jest ładnie. O, trwa, no! Jak? Przecież ja muszę po tym przejść, po tej belce. O, dobra, czekajcie, załapał mi się. Aha, dobra, hop. Dobra, teraz tutaj rozumiem. Oho. Zaczyna się robić ciekawie. Tylko teraz tak. W którą miałem iść stronę? Aha, tutaj mamy jakieś podłoże. Ale ja chcę przejść jeszcze tutaj, bo tutaj myślę, że coś będzie ukryte. Oczywiście, że jest ukryte i mamy Żiżo. Puszczamy się, Hiro. Puszczamy się! Mhm, puść się. Jak się tego puszczało? Hiro, zejdź na dół. O, dobra. Wiecie, ja tutaj staram się być ostrożnym, bo jeżeli się okaże, że stąpnę gdzieś niefortunnie, to będzie lipa, bo wiecie, co się stanie, nie? Więc wolę... Przezornie zawsze ubezpieczony, jak to mówią. Dobra, tylko teraz jak się stąd wydostać? Po tym się mogę wspiąć? Nie mogę. Tutaj chyba będę mógł się wspiąć. Tak, a nie tak. Okej, dobra, jesteśmy. I teraz trzeba się wrócić. No nie spadamy, nie spadamy. Powolutku tam mogę wejść? Chyba nie. Dobra, ale tak na dobrą sprawę tutaj już możemy sobie zejść, okej. Okay. Dobra, mamy naszych koleżków trzech, to sobie ich zdejmie. Aha, to był jeszcze czwarty. O, jeszcze więcej ich idzie. W porządku. Zaraz, króliki, nie idziecie jeszcze nigdzie, bo jesteście im potrzebne. Dobra, ja tutaj już nic nie widzę, żeby śmierdziało. I słuchajcie, dojdziemy do kapliczki tej pierwszej, która nam się tutaj pojawi, będziemy kończyć, bo ja coś czuję, że... zaraz je wyrobię. Dajcie mi kapliczkę... O, jest kapliczka, dobra, nie zauważyłem. Okej, dobra, słuchajcie, mamy punkt kontrolny, więc jest spoko. Tutaj widzę, że czeka nas jeszcze więcej parkurowania niestety. Także może być kiepsko, chociaż zobaczmy postępy. Mamy 2 na 8, więc na pewno będzie jeszcze jakaś. Dobra, wiecie co? Pójdźmy dalej. Jak już tu jesteśmy! Zgijmy!
Czemu nie? Tutaj trzeba będzie przejść po ścianie. Aha, dobra, ale checkpointowało mnie tutaj, no to się cieszę. 3 z 8. Ja myślałem, że będzie to cięższe. Chociaż jak to mówią, nie mów hop. Kolejny punkt kontrolny. Coś za szybko są te punkty kontrolne, powiem wam szczerze. Aha, i to już jest zupełnie inne przejście. Jeszcze zerknijmy tutaj tyły, nic nie widzę. Dobra, teraz tak, jesteśmy tutaj na dole. Czy to się będzie zawalało? Mam nadzieję, że chyba nie. Dobra, mamy kolejną klatkę. Dobra, i tutaj zapewne idziemy tędy, górą, do góry. Słuchajcie, dojdziemy sobie do następnej kapliczki, wtedy sobie zakończymy. Myślę, że tak będzie najlepiej. Pokonaj przeciwników w dojo. Nie za bardzo mi się uśmiecha to pokonanie ich w dojo. Nie, 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 no. Właśnie to, czego się obawiam najbardziej, że ja tu będę tak chrzanił tą grę. Aha, tu możemy się przytypać tutaj. Dobra, dobra, hero, idziemy do góry, proszę. Do góry! Okej. Okay. Teraz pytanie, jak się przedostać dalej. Czy ja mogę się tutaj, że tak powiem... No i co? O. Aczkolwiek tam w sumie nie było tego. Nie było tam żiżo, więc nie mamy właściwie po co tam iść. Tam jest tylko skrzynka, a tak na dobrą sprawę skrzynek tutaj już nie zbieram, bo są mi do szczęścia totalnie niepotrzebne. Aha, tutaj się nie złapiemy. Ewentualnie tutaj chyba będzie trzeba, wiecie co, po ścianie chyba przejść. Jak mi się coś wydaje. Chyba, że jak zniszczymy skrzynkę, to będzie w niej żiżo. Też tak może być. Dobra. Ta, wodka. Buteleczka lecząca. Nie wiem, po co mi, jak już w sumie... mamy większość. Dobra, tutaj widzę, że... aha, wyżej już nie mamy co wchodzić. Ale jeszcze zerknijmy sobie tutaj, czy czegoś nie ma. Nie ma, zniszczymy to. Nie, tego się nie niszczy, okej. Okay. Ale kurczę, to tutaj jakby można było wejść. Aha. I bardzo dobrze, że tu wlazłem. Oczywiście bym to pominął i bym stracił żiżo. Zresztą widzę, że tutaj w ogóle po górze musimy chodzić. Kurde, ja chcę kapliczkę, 40 minut, nie. O nie! Nie, no proszę, tylko nie to! Dobra, zabijemy ich tutaj. Tylko niech oni do mnie podejdą. Dobra, zaczekamy chwilę. Niech on przyjdzie do nas, niech się w końcu zdecyduje na coś. Podskok. Widzę, że na nich ich trzeba po prostu bić dwa razy i jednocześnie ich kontrować. I to jest cała filozofia. Tyle w temacie. Dobra, teraz musimy ich pokonać tutaj, czy ja tu mam, tam jest chyba było przejście z góry. Ja bym proponował, wiecie co, żebyśmy użyli ewentualnie deszczu meteorytów na nich. Myślę, że to będzie całkiem spoko rozwiązanie, bo zobaczcie, tutaj mamy dużego typu... aha, ja jak stoję tutaj, to nic nie zrobię. Dobra, to schodzimy na dół. Masz, kolego, udław się meteorytem. Umrzesz? Dobra, już jest po nim. Tam mamy kolegów, a tu mamy jakieś zbroje w ogóle. Co to jest? To się, to żyje? Nie, z tym się nic nie zrobi.
zamienię na chwilę w niedźwiadka. Ale nie widzę, żeby tutaj coś było. Dobra, panowie. Aha! Nie mam tego! Nie mamy, wiecie czego, żeby było śmieszniej. Dobra. Jedno zdobyliśmy. Lepszy rys niż nic. A, bo to się rozwalało. Zapomniałem. O! Panowie byli schowani. Dobra, jest wyczyszczone. Mamy fletowca. Niedobrze. No dawaj. Dobra, odbite. Dobra, zajebiście. Słuchajcie, mamy kafliczkę, więc będziemy, myślę, że kończyć. Ja jeszcze tutaj tylko szybko wszystko ładnie wyczyszczę. Jeszcze dla wszelkiego spokoju zerkniemy, czy tutaj nic nie ma jeszcze ukrytego, ale widzę, że nie ma. No dobra, moi drodzy, słuchajcie, także my widzimy się w kolejnym i kolejny odcinek najprawdopodobniej będzie już ostatnim odcinkiem z Mini Ninjas. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie. Ja chyba będę zmuszony zobaczyć po prostu na YouTubie, jak sobie reszta poradziła z tym wszystkim, żeby nie wyszło tak, że następny... Padzie, nie wibruj teraz. Dobra, moi drodzy, ja się z wami żegnam w tym momencie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Padzie, przestań wibrować. Na dzisiaj to by było na tyle. Wpadnijcie na Facebooka, Instagrama, Twittera, na wszystkie moje social media. Linki macie standardowo w opisie do filmu. A ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.